Demokryt urodził się około 460 roku przed naszą erą w Adderze. Miał zamożnego ojca. Po jego śmierci majątek rodzinny został podzielony na trzy części. Składały się na nie ziemie, zabudowania i pieniądze. Choć pieniądze stanowiły najmniejszą część, właśnie je wybrał Demokryt, gdyż pragnął swobodnie podróżować. Z początku udał się do Egiptu, by studiować u heleńskich mistrzów. Następnie poprzez dzisiejszy Pakistan do Indii. Do Grecji powrócił przez Etiopię i Egipt, kończąc swą podróż w Atenach.